Na drodze krajowej numer 92 między Goliną a Kawnicami doszło do obywatelskiego zatrzymania. Mieszkaniec powiatu konińskiego dokonał ujęcia nietrzeźwej kierującej, która w swoim organizmie miała stężenie alkoholu wynoszące ponad 4 promile. Stanowiła wielkie zagrożenie na drodze, dlatego mężczyzna podjął decyzję o tym, żeby ją zatrzymać i powiadomić organy ścigania o jej wyczynach. Zrobił to potem, gdy zobaczył, że jadący przed nim pojazd bez powodu zwalniał i przyspieszał, a także co chwilę zmieniał pasy ruchu. Jadąc samochodem stworzyła zagrożenie w ruchu drogowym. Niemal nie potrąciła motorowerzysty, który jechał przed nią w tym samym kierunku. No i to była właśnie główna decyzja, zaważyło na decyzji drugiego kierowcy, żeby ją zatrzymać. Mundurowi zatrzymali jej prawo jazdy oraz odholowali pojazd. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszała zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Kodeks karny przewiduje za to przestępstwo do 2 lat pozbawienia wolności. Niestety, mimo takiego zagrożenia karą, wciąż wielu szoferów jeździ na podwójnym gazie. W naszym powiecie dość sporo tych kierowców jest, którzy jeżdżą na podwójnym gazie. Niestety przybywa również nam osób, które jeżdżą pod wpływem środków odurzających, bądź po marihuanie albo amfetaminie, a także no, również po pozostałych dopalaczach. No tutaj z tym problemem staram sobie radzić dosyć dobrze. Mamy specjalną maszynę, która dokonuje testów osób, które jeżdżą pod wpływem środków odurzających. No i także mamy nasze urządzenia, dzięki którym sprawdzamy stan trzeźwości tych kierowców i staramy się ich przez to wyeliminować z ruchu drogowego.